zostanie z nami. Nie chciałabym i nie zrobiłam tego, wyznaczając drużyny, które grają tu czy tam, po prostu drogą losowania wyróżnić drużyny, które będą grały na tych dwóch. Sama przyznam się, że daję sobie tylko i mówię publicznie jedną formę. Mianowicie chciałabym drużynę, która składa się z członków naszej rodziny, mojej rodziny, żeby była blisko mnie tutaj na sali gimnastycznej w Wolinie Łęckim. Thank you.
rzeczy najfajniejsza to jest to, że się spotkaliśmy. Mi dzisiaj było tak niezmiernie miło. Tak niezmiernie miło widzieć te twarze, które 10 lat temu widziałam w gimnazjum. Wypiękniejście. Chciałabym przedstawić. Będziemy wręczyć nagrody w składzie. Mama Ryśna. Sportowy Start Wola Mielecka w imieniu prezesa Zdzisława Harasia. Jestem wiceprezesem Bogumiła Dziepan-Gądka. Nie miałam przyjemności, to pewnie moja trochę gafa, ponieważ na koronatem medialnym naszego memoriału jest pan Wicherski, jego portal www.wolamielecka.pl. Dnia, jak i informacje i wieści na przyszłość oraz tak jak chcielibyśmy, żeby ten memoriał funkcjonował, dostaniecie właśnie ze strony internetowej bądź za pośrednictwem poczty mailowej. Przed wami jeszcze jest tylko już kawałek zespołu projektowego z Gimnazjum Woli Mieleckiej, dziewczyny w koszulkach i chłopaki prezentują się. A teraz przystępuję do ogłaszania wyników.
zabranie wejściówki na do klubu. Niczym zakończymy nasz pierwszy memoriał. Chciałabym powiedzieć, że jestem pod dużym wrażeniem. Jestem dumna z Was, że dalej ciągle prezentujecie taki poziom umiejętności i sprawności. Myślę, że będę wyrazicielem jeszcze innych opinii. Ja jestem dumna. Rysiek jest dumny. Pan dyrektor jest dumny. Chciałabym dodać jeszcze, ponieważ nauczyciele, który pewnie niektórych z Was uczył, jest Tomek Torba, który był dzisiaj z rana, ale musiał wcześniej trochę pojechać, ale Tomek jest też dumny. Dziękujemy wszystkim tym osobom, instytucjom, które przyczyniły się do tego, że mimo trudności mogliśmy się spotkać. Bardzo dziękuję sędziom i do zobaczenia.